Cześć moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Train Sim World 2. Dzisiaj zabiorę was na małą wycieczkę lokomotywą z serii Baureihe 187. Na haku mamy podpięte 18 wagonów różnego, najróżniejszego rodzaju. Są tutaj cysterny, są tutaj też inne wagony do transportowania różnych rzeczy, wagony z samochodami o łącznej masie 116 ton i o łącznej długości 304 metry. Lokomotywę musimy przygotować do jazdy. W tym celu aktywujemy kabinę. Ustawiamy od razu światła na pozycję automatycznie. Jak było słychać, hamulec został wyluzowany, dlatego bardzo ważne tutaj, musimy zaciągnąć hamulec, ponieważ stacja w Aschaffenburgu jest pochyła i pociąg tutaj ucieknie nam. Dlatego ważne jest, żeby tutaj zaciągnąć hamulec, zanim zabierzemy się do dalszego przygotowania. Ustawmy reflektory. Z przodu 3 światła białe mamy. Do tego włączmy PZB. Ustawienie 55 jest dla mnie trochę za nisko. Ustawmy na średnie. Mamy. Teraz wyjdźmy tutaj na pulpit główny. Nastawnik kierunku jazdy ustawiamy do przodu. No i w zasadzie lokomotywa jest już przygotowana do jazdy. Włączamy jeszcze reflektory z przodu. Patrzmy, świecą się, więc jest wszystko w porządku. Wyjazd mamy podany. Górny semafor świeci się na zielono. Pod spodem tarcza ostrzegawcza mówiąca, że następny semafor zezwala na przejazd z prędkością 40 na godzinę. Ok, luzujemy hamulec. I dodajemy pomału mocy, żebyśmy mogli ruszyć. Tutaj po prawej stoi sobie już pociąg towarowy z dwoma lokomotywami Baureihe 185. Pociąg musi być naprawdę bardzo ciężki ze względu na to, że dwie lokomotywy z przodu na tej rampie oznaczają bardzo ciężki ładunek. Ogólnie ta trasa jest bardzo charakterystyczna, bardzo trudna do takich zwykłych, najzwyklejszych przejazdów ze względu na to, że mamy tutaj odjazd ponad 2% albo 20 promili, zależy jak kto woli. Dlatego dzisiaj jedziemy również bez AFB, jedziemy bez tempomatu, właśnie ze względu na to, że potrzebujemy mieć pełną kontrolę nad naszym pociągiem. Przed nami wyłania się już semafor. Górne światło zielone, dolne światło pomarańczowe. Prędkość maksymalna dozwolona 40 km na godzinę. Tutaj będzie nas po rozjazdach jeszcze kierować, dlatego
musimy tutaj jechać ze zmniejszoną prędkością. Tak, żeby się nic nie stało, tak żeby nie doszło do żadnego wypadku. Do 40 możemy się w sumie rozpędzić, to ten... Dlaczego my tutaj tak jeszcze pomału jedziemy? Dodajmy troszkę mocy. Do 40 się możemy rozpędzić. Tutaj taka kolejny pociąg towarowy. Widać, że ustawiła się jakaś kolejka, żeby jechać na bocznicę towarową w Aschaffenburgu. Również Baura jest 185. Spory ruch tutaj na tej trasie. No ale ta trasa właśnie tym się charakteryzuje, że bardzo dużo pociągów towarowych tędy jeździ, bardzo dużo towarów jest tędy przewożone. I bardzo się cieszę, że tutaj właśnie tak zrobili w grze, że mija się bardzo dużo pociągów. Nie wiem, maszynista się nie czuje taki samotny, jadąc swoim pociągiem. Widzi, że naprzeciwka również sporo się dzieje. Ja tutaj troszeczkę z wami zagadałem, miała być maksymalna prędkość 40 na godzinę. My jedziemy w tym momencie ciut szybciej, ale zanim dojedziemy do semafora, zdążymy wyhamować. Od tego miejsca maksymalna prędkość 40 na godzinę. Lokomotywa jest nam dobrze znana. Baura jest 187, produkowana przez firmę Bombardier Transportation. Lokomotywa ta nosi również nazwę Trax AC3. W Niemczech, w Polsce ta lokomotywa jest znana jako Trax DC3. Oznaczenia te mają tylko związek z tym, jakim prądem są te lokomotywy napędzane. Czy to jest prąd zmienny, czy to jest prąd stały. Ale oznaczenia są wszędzie takie same. 187 jest w Niemczech i 187 jest w Polsce. My znajdujemy się dzisiaj na linii kolejowej tak zwanej Spessart-Rampe. W niemieckim kolejnictwie wyraz rampa oznacza bardzo stromy podjazd, oznacza bardzo długi, ciężki podjazd. Ten wyraz znamy również Chemnitz-Rampe. Z ostatniego niemieckiego dodatku, jaki wyszedł w Train Sim World 2. Tam też mamy dość stromy i dość długi podjazd. Właśnie takie podjazdy w Niemczech się rampa nazywa. Na szczęście nasz pociąg jest dzisiaj dość lekki. Troszeczkę więcej niż 1000 ton. I my podjazd możemy po prostu na jednej lokomotywie przejechać. Jeżeli mielibyśmy dłuższy pociąg, o wiele cięższy pociąg, no to potrzebowalibyśmy do podjazdu na taką rampę lokomotywę, która od tyłu wpychałaby nas pod górkę. Wyłoniło ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości do 140. Nas to nie dotyczy. Nasza prędkość maksymalna to na godzinę. Tutaj odjąłem trochę mocy, bo widziałem, że zegary zaczęły szaleć. To oznacza, o właśnie, coś takiego się dzieje. Jeżeli coś takiego macie w lokomotywie, oznacza, że wasze koła się po prostu ślizgają na torach. Żeby temu zapobiec, wystarczy odjąć trochę mocy i wtedy pociąg się stabilizuje. Tutaj musimy nabrać pędu, żebyśmy bez problemu mogli podjechać pod górkę.
ograniczenie do 140, zapowiedź ograniczenia do 120. Dalej nas to nie dotyczy. Dalej jedziemy 100 km na godzinę. Te ograniczenia w zasadzie tutaj są bardziej dla pociągów osobowych, które tędy najczęściej jeżdżą. Pociągi regionalne, pociągi pospieszne, że tak powiem. One tutaj właśnie mogą ciut szybciej jechać, ale zazwyczaj pociągi towarowe w Niemczech na ustawieniach w PZB 70, tak jak my tutaj mamy ustawienie PZB 70, mogą jechać maksymalnie 120, jak są puste. Warunkiem 100. Do 120 wolno, jak jest pusty wagon, to wtedy tak, ale jeżeli są wagony wyładowane, najczęściej jest to 100 na godzinę. Jeżeli jest jakiś pociąg, który jest dość ciężki, a wozi benzynę, gaz albo coś takiego łatwopalnego, maksymalna prędkość dla tego pociągu może być 90 albo nawet i 80 km na godzinę. Bardzo wolne pociągi, bardzo często są ściągane na pobocze, wiadomo, 80 albo 90 km na godzinę, no to blokują torowisko dla pociągów pasażerskich i dlatego są bardzo często ściągane, ale takie pociągi też istnieją. Taki pociąg najczęściej jedzie się w ustawieniach PZB 55, tak jak nam lokomotywa dzisiaj na początku zasugerowała, że powinniśmy jechać. Chociaż 55 uważam na ten pociąg, co my w tym momencie mamy, uważam dużo za nisko. Nie zdziwcie się, jak widać, lokomotywa troszeczkę buja, lokomotywa się troszeczkę huśta. Jest to spowodowane tym, że torowisko jest już naprawdę dość stare i jest już troszeczkę wytłuczone i troszeczkę nierówne, ale uważam, że takie huśtanie kamery, takie huśtanie lokomotywy dodaje troszeczkę takiego realistycznego smaku, ponieważ jadąc lokomotywą, lokomotywa nigdy nie jest stabilna, lokomotywa zawsze się huśta. Jest to tak samo jak z samochodami, które jadą po różnego rodzaju dziurach, po różnego rodzaju wertepach. Samochód też tak huśta się na boki, jak nasza lokomotywa dzisiaj. Tutaj po prawej stronie jest torowisko, na którym czekają właśnie lokomotywy, które wpychają pociągi pod górkę. Tutaj mamy nawet mamy taki dobry przykład. Wyjdę na zewnętrzną kamerę. Lokomotywa Maura jest 185. Jest tutaj podpięta do tyłu. I ta lokomotywa będzie pomagać temu pociągowi jechać na rampę. To były dwie lokomotywy, trzecia z tyłu, a to tylko po to, żeby można było bez problemów jechać właśnie na nasz bardzo stromy podjazd. To tutaj tak jest nie do końca z realistycznymi warunkami zrobione, ponieważ lokomotywy wpychające pociągi pod górkę, one nie są podpięte, one są tylko, no tak dotykają swoimi zderzakami do zderzaków pociągu, one nie są podpięte i praktycznie jeżeli pociąg już podjedzie pod górkę, to ten pociąg nie musi się wcale zatrzymywać, żeby odpiąć lokomotywę i dopiero dalej jechać, tylko w biegu jest to wszystko robione, lokomotywa wpychająca po prostu hamuje, traci prędkość, a pociąg, któremu pomagała podjechać, jedzie sobie dalej bez zatrzymania. Tutaj jest to tak bardziej inaczej zrobione. Jest nawet scenariusz do tego, że się pociąg zatrzymuje, czeka na lokomotywę, która go będzie wpychać. Tą lokomotywę się tutaj podpina do całego składu. I po podjeździe na górę jest pociąg kierowany na boczny tor
i on tam jest rozpinany właśnie z powrotem od tej lokomotywy, co mu pomagała. Troszeczkę dziwnie zrobione, ale to jest tylko symulacja, to jest tylko gra komputerowa, także nie mamy co się tutaj czepiać aż tak szczegółów, jakie są w zasadzie rzeczywistości. Jesteśmy właśnie na tym podjeździe. Jest bardzo stromy podjazd. Ponad 2 centy. W początku jest to 1,7, potem jest to 2,3%. Nas mija pociąg regionalny, dwupiętrowy, z lokomotywą BR-146 na końcu, która napędza cały ten pociąg. Tutaj muszę uważać, bardzo trzeba tutaj uważać na wskaźniki, na semafory, na tarcze ostrzegawcze. Jeżeli jest jakieś potwierdzenie prędkości, jeżeli jest jakieś obniżenie prędkości, należy to bardzo szybko potwierdzić, ze względu na to, że jeżeli tutaj się dostanie nagłe hamowanie, no to istnieje niebezpieczeństwo tego, że nie ruszymy z miejsca, nie podjedziemy już więcej i będziemy musieli dzwonić do dyżurnego po to, żeby wysłał lokomotywę, która nam będzie pomagać wjechać pod górkę, a tego raczej nie chcemy. Dlatego koncentracja w pełni, trzeba tutaj po prostu uważać, żeby nie dostać nagłego hamowania. Tutaj właśnie na tym semaforze jest taka mała pułapka. Jest pod spodem wyświetlone obniżenie prędkości do 70, co należy potwierdzić i wyhamować do tych 70, ponieważ 70 jest naszą prędkością kontrolną. A mamy 170 jest tutaj na semaforze wyświetlone, ale jeżeli macie tutaj po bokach tutaj włączone następne ograniczenie prędkości, czy tutaj na torach następne ograniczenie prędkości, to 70 nie jest wcale pokazane, także uwaga, tutaj sobie firma Dovetail robiła taką małą pułapkę właśnie po to, że jak jedziecie włączonym PZB, żebyście wiedzieli, że to musicie tutaj potwierdzić. Już nie chcę wspomnieć, ile razy dostałem tutaj nagłe hamowanie, ile razy musiałem tutaj się męczyć, żeby podjechać te ostatnie kilka metrów. Po prostu koszmar. Włączmy sobie tutaj światło na pulpicie. A to czemu dostałem tutaj Zwangsbremsu? Tego akurat nie rozumiem. Bo tam na semaforze było 70, prędkość mijania semafora była 70. Jedyne co mogę powiedzieć, to chyba przekroczyłem 70 na godzinę pod wpływem jeszcze magnesu 1000 Hz. Ale nie szkodzi. W tym miejscu nie jest to problemem, jesteśmy już na przełamaniu. Przed tym właśnie tunelem było przełamanie górki i dlatego w tym miejscu nie powinienem dostać, ale nie będę się tutaj z grą kłócił, tak po prostu bywa. Tak troszeczkę rozmawiać, opowiadać i koncentrować się na jeździe pociągiem jest niezbyt tak, nie jest łatwo. I dlatego czasami mi się jeszcze zdarzają błędy. Ci, co moje filmy oglądają, to dobrze o tym wiedzą, że u mnie jazda bez hamowania awaryjnego, bez hamowania nagłego, no to jest praktycznie jazda stracona. Często mi się to zdarza, ale to tylko dlatego, bo koncentruję się właśnie na tym, żeby wam jak najwięcej opowiedzieć, żeby wam jak najwięcej informacji przekazać. Musimy poczekać, aż cały skład wyluzuje hamulce. Trochę to potrwa. I jedziemy dalej. Na szczęście
zdarzyło nam się to poza podjazdem na przełamaniu. Od tego miejsca w zasadzie będzie cały czas z górki. Od tego miejsca będziemy mieli zjazd, lekki zjazd. Będziemy bardziej i częściej korzystać z hamulca dynamicznego niż z mocy, także taka jest charakterystyka właśnie tej linii kolejowej. Tutaj za tym tunelem kierowane są właśnie pociągi, które mają podpięte lokomotywy wpychające. Tutaj są kierowane na tor boczny, żeby można było te lokomotywy odpiąć i żeby maszynista mógł sobie kontynuować jazdę do swojego miejsca docelowego. O, przed nami kolejny pociąg towarowy, samochodami tym razem. Pomnięty przez lokomotywę 147 chyba to było, nie zdążyłem odczytać, troszeczkę mi się obraz rozmazał. Starsza lokomotywa, też bardzo fajna, bardzo łatwa do jazdy. Można tą lokomotywą bardzo fajnie się nauczyć jeździć, ona ma tam troszeczkę inny mechanizm przepustnicy, coś jakby przepustnica z AFB razem połączyć i takim mechanizmem właśnie tamtą lokomotywę się prowadzi. Tutaj kilka kontroli, patrzę czy hamulec jest na pewno do końca wyluzowany. My możemy jechać 100 na godzinę. 70 minęliśmy, 70 była właśnie tam na tym zakręcie w peronach. Tam musieliśmy zwolnić, tam musieliśmy właśnie 70 jechać, ale tutaj za tymi peronami już możemy się pędzić do naszej prędkości maksymalnej, dla nas dozwolonej. Prędkości rozkładowej w zasadzie, tak można to powiedzieć. To na godzinę. Będziemy musieli tutaj uważać, żebyśmy za bardzo nie rozpędzali, możemy się do 100 rozpędzić, ale nie więcej. Na pewno wielu z was się już zastanawia, dlaczego wybrałem akurat 187, dlaczego jedziemy tym, a nie innym pociągiem. Otóż 187, pomimo to, że ma tak bardzo niedobrą opinię, bagowane tutaj jest wszystko, od dźwięków po wygląd, tutaj zewnątrz 140 jest w środku napisane, na zewnątrz było 160, czy jakoś odwrotnie. Bardzo dużo błędów było w tej lokomotywie, dźwięki są bardzo złe, pulpit jest bardzo zły. Ja mam pulpit troszeczkę inny i dźwięki mam troszeczkę inne ze względu na to, że ja jadę tą lokomotywą jeszcze na modach, które poprawiają w pewnym stopniu te błędy, które firma tam zrobiła, ale wybrałem akurat tą lokomotywę ze względu na to, że firma Skyhook Games obiecała i zabrała się już w zasadzie do pracy. Obiecała poprawić tą lokomotywę, systemów bezpieczeństwa, jak i dźwięków, które ta lokomotywa wydaje. Tutaj w tej lokomotywie nawet AFB jest zepsute, bo AFB nie można aktywować tutaj podczas jazdy. AFB można tutaj aktywować tylko jak się stoi pociągiem, a już nie daj Boże, jak dostaniesz nagłe hamowanie podczas włączonego AFB, to już możesz grę od razu wyłączyć. Ponieważ właśnie wszystko tutaj jest buggy, wszystko tutaj jest zepsute, ale prace nad poprawą są już w toku. I właśnie chciałem
przejechać się tą lokomotywą przed zmianami i potem jeszcze raz po zmianach i zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądać. Największym mankamentem tutaj w tej lokomotywie było to, że oni pulpit, ten główny pulpit tutaj z przodu z prędkościomierzem i dźwięki kopiowali wszystko Bauraje 185 i to się właśnie w większości kolejarzy, w większości maszynistów, którzy tutaj w tej grze jeżdżą, to się najbardziej nie spodobało i dlatego oni teraz będą wszystko naprawiać. Będzie cała lokomotywa naprawiona, zobaczymy w jakim stopniu to będzie wykonane i zobaczymy, czy im się to na pewno tak uda, jak sobie wiele osób tego życzy. My tutaj w tym momencie jedziemy sobie z górki na hamulcu dynamicznym, oddajemy wyprodukowaną energię elektryczną do trakcji, przez co redukujemy koszta, jakie nasz pracodawca musi ponieść za zużytą energię elektryczną. Także ta rampa ma w sobie też również swoje dobre strony, nie tylko ciężkie podjazdy i bardzo trudne warunki, szczególnie jak deszcz pada albo śnieg, ale na takich zjazdach jak w tym momencie jadąc hamulcem dynamicznym, no to nasz pracodawca już zaciera ręce, bo koszta się zwracają. Wyłoniło się zapowiedź ograniczenia do 100, żaden problem. Stówą i tak możemy jechać, także jesteśmy w stanie się do tego znaku akurat dostosować. Jedziemy poniżej 100. Staram się nie jechać tak dokładnie 100 ze względu na to, że tutaj bardzo łatwo jest przekroczyć dozwoloną prędkość, a jednak tego bym nie chciał tak często robić. Po co to igrać praktycznie z losem? Mamy dowieźć bezpiecznie ładunek do naszej stacji docelowej. Jest to bocznica towarowa w Gemünden. Tam kończy się nasza linia kolejowa i tam kończy się również nasz przejazd. Zobaczmy, ile jeszcze mamy. 17 km. Jeszcze kawałeczek jest. Ale to już jest ten łatwiejszy kawałeczek. Ten najcięższy kawałek linii kolejowej mamy już za sobą. Była to właśnie Space Art rampę, który ten podjazd właśnie już minęliśmy. W dzisiejszych czasach linia kolejowa ta troszeczkę inaczej wygląda. Ona została przebudowana. Prace przebudowy tej linii kolejowej zaczęły się w 2006 roku i właśnie pod tą górą, pod tą rampą wiercono masę tuneli właśnie po to, żeby nie puszczać pociągów towarowych pod górkę tymi lokomotywami, które wpychały pociągi. Oni po prostu przybudowali to tak, żeby po jak najbardziej płaskim terenie pociągi mogły jeździć o własnych siłach. Kiedyś w latach 80. i 90. nie było większego problemu z tą rampą ze względu na to, że było więcej lokomotyw sześcioosiowych, takich jak Bauraje 155 albo Bauraje 151. Potężne, elektryczne lokomotywy bardzo dużą siłą pociągową, sześcioosiowe, masywne lokomotywy, które mogły bardzo duże składy uciągnąć pod górkę. No, ale w dzisiejszych czasach takich lokomotyw sześcioosiowych jest naprawdę bardzo niewiele. Wszystkie lokomotywy elektryczne są czteroosiowe i dlatego niektóre z tych lokomotyw mają problemy z podjazdami.
jak to w Niemczech w kolejnictwie mówią, sześcioosiową lokomotywę można tylko sześcioosiową lokomotywą zastąpić, czteroosiową już raczej nie, ze względu na to, że jest za lekka i za mało mocy ma. I dlatego postanowiono przebudować tą linię kolejową i tunelami pod tą górą puścili taki boczny tor dla pociągów towarowych. Tutaj mam jeszcze zapisane, że linia ta zmienia swój bieg, odbiega od tej, co my teraz jedziemy. Eigenbrücken startuje, jedzie tunelami head aż do Laufach i w Laufach zbiegają się obie te linie, ta stara i ta nowa, one się obie zbiegają i dalej już zmieniają swój, no nie zmieniają, tylko dalej biegną już normalnie, tak jak my teraz też jedziemy. Jedyne, co mnie tak fascynuje na tej linii, bo ta linia jest bardzo stara, ona jest z lat 1850 bodajże, 860. Jak sobie tutaj pociągi parowe radziły? Pociągi parowe naprawdę były takie silne, czy po prostu ładunki były o wiele lżejsze, że bez problemu mogły tutaj parowozy towarowe tutaj sobie podjechać? To by mnie naprawdę interesowało. Jeżeli macie jakieś informacje na ten temat, chętnie zapraszam do komentowania. Możemy sobie na ten temat również tutaj porozmawiać. Ograniczenie prędkości, zapowiedź do 100. My się tutaj w okolicach 96 trzymamy. Dalej jadę na hamulcu dynamicznym. Jak na razie daję radę hamulcem dynamicznym cały skład wyhamować. Jeżeli bym nie dawał, musiałbym hamulca głównego użyć. Ale na razie staram się unikać tego, żeby hamulców bez przyczyny tak nie przegrzewać, żeby hamulców nie ścierać bez przyczyny. Skoro daję radę na dynamicznym, no to możemy tym dynamicznym też również hamować. Szkoda, że AFB tutaj nie działa w tej lokomotywie tak jak powinno, bo chętnie bym tutaj wrzucił AFB i pociąg sam by sobie tutaj siły hamowania dostosowywał, ale niestety nie działa. Ale co nie zmienia faktu, że my pociągu też nie możemy, że nie damy rady pociągu kontrolować. Otóż damy radę, to już nie pierwszy nasz przejazd z tą lokomotywą. Jesteśmy już doświadczeni w jeździe tym pojazdem i dlatego nie ma z tym jak najmniejszych problemów. Ważne jest, żeby tylko nie przekraczać maksymalnej dozwolonej prędkości, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wypadku. W sumie mamy ładną majową pogodę. Pogoda pasuje w zasadzie do tego, co mamy za oknem. Tym, że za oknem to jeszcze często się burze pojawiają, ale mam nadzieję, że dzisiaj podczas jazdy deszczu to już raczej nie będziemy mieć. Nie wiem czemu, ale bardzo lubię tą lokomotywę, bardzo mi się podoba kształt tej lokomotywy. Sprawia taki bardzo nowoczesny wygląd. A tu po boku stoją sobie dwie lokomotywy serii, a nie jedna lokomotywa, serii Baureihe 204. Stara, poczciwa lokomotywa manewrowa.
której, no w dzisiejszych czasach to chyba można ją zobaczyć tylko w prywatnych firmach. Deutsche Bahn już raczej ta lokomotywa nie jeździ, chyba że są jeszcze jakieś gdzieś bocznice, jakieś zakłady, do których Deutsche Bahn dostarcza jeszcze różnego rodzaju towary, no to wtedy tam, ale w zasadzie ta lokomotywa jest już rozłomowana albo wysprzedana. Ruch na torach, jak widać, dość spory. Pociągów dość sporo, mijamy jeden towarowy za drugim. Ale to bardzo fajnie, człowiek nie czuje się taki samotny na torowisku, jak to w niektórych scenariuszach bywa. Już się kilka razy zdarzało, że jada się do lokomotywy i nawet jednego pociągu się nie mija. Jednego pociągu nie jesteśmy w stanie zobaczyć. A tutaj jednak co chwilę jakiś pociąg mija, co chwilę coś widzimy i co chwilę możemy popatrzeć, co w drugą stronę w zasadzie jedzie. ...97. Widzę, że dalej jesteśmy z górki, bo słyszę po dźwiękach lokomotywy, że przyspieszamy. Potem, po prędkościomierzu też to można zauważyć. Użyjmy tutaj dalej hamulca dynamicznego i będziemy się dalej utrzymywać naszej dozwolonej prędkości. 7 km jeszcze. Już jest naprawdę niedaleko. Upsa. Zapowiedź ograniczenia prędkości pod tarczą ostrzegawczą do 130. Nas dalej to nie dotyczy. Tylko pociągów pasażerskich. W sumie musiałbym raz tutaj wsiąść do pociągu pasażerskiego. Może 146 odpalić i przejechać się tutaj pociągiem regionalnym po tej linii i zobaczyć, jak to tutaj jest. W sumie w tym dodatku jeszcze w wersji Train Sim World 2020, w zasadzie w pierwszej wersji tej gry, to pamiętam, że jak kupiłem tą linię kolejową, to miałem tutaj naprawdę bardzo dużo rzeczy pokończone, miałem rozkład jazdy, miałem prawie cały zrobiony ze względu na to, że bardzo mi się podobała ta linia kolejowa. Ona mi się w sumie dalej podoba. Ona kilka tutaj update'ów jeszcze dostała. Rush hour, czyli więcej pasażerów na dworcach można zobaczyć. Ruch kolejowy jest tutaj bardzo duży. Także ta linia kolejowa mi się naprawdę bardzo podoba i naprawdę bardzo lubię nią jeździć. Mimo to, że jak już wspomniałem, jest to jeden ze starszych dodatków. On wyszedł zaraz po Ruhrsieg Nord, tak? Tak, na tej linii kolejowej od Finentropu do Hagen i zaraz po Ruhrsieg Nord właśnie wyszła Space Art Rampe. Oba te dodatki pamiętam, że jeździłem w górę i w dół, w górę i w dół i właśnie w sumie od tych dwóch dodatków zaczęła się moja pasja do niemieckich pociągów, do niemieckich kolei, ponieważ zaczęło mnie interesować, jak sygnały działają, zaczęło mnie interesować, jak co semafory mówią, jakie znaki, przepisy kolejowe. No i właśnie od takich dziwnych rzeczy, od takiej niepozornej gry zaczęły się moje upodobania i moje zainteresowania do niemieckich linii kolejowych. Kilometry do końca, już zostawię włączony ten wyświetlacz, żebym wiedział, w którym miejscu mam się zatrzymać, a w którym miejscu mam postój. Zapowiedź ograniczenia prędkości do 110. My jedziemy aktualnie 97. Wszystko jest jak być powinno. Chociaż widzę, że tutaj
lekko z górki jeszcze było, zaczął pociąg przyspieszać. Zdejmijmy moc, on sobie tą prędkość wytraci i będziemy się dalej utrzymywać w naszych granicach, jeżeli chodzi o pokonywanie trasy. Ostre zakręty. Tutaj na koniec jeszcze będziemy musieli bardziej uważać ze względu na to, że tutaj lubią być sygnały postawione na stój. Semafory świecą się tutaj na czerwono, bo nie zawsze jest wjazd, nie zawsze zezwalają nam na wjazd na bocznicę. Dyżurny ruchu musi nas najpierw nam torowisko ułożyć, musi nas wpuścić na bocznicę i tutaj bardzo często lubią być semafory na stój. Tutaj jeszcze nie. Tarcza ostrzegawcza na zielono. Semafor i następna tarcza ostrzegawcza również na zielono. Możemy tutaj jeszcze swobodnie przejechać bez problemów. Ale powinniśmy być czujni ze względu na to, tak jak już wspomniałem, może się tu zdarzyć, że semafory są tu. Powtarzacz na zielono się świeci. Mijamy kolejny pociąg regionalny. Jak widać, ruch pasażerów też jest tutaj dość spory. Na przemian jeżdżą sobie pociągi towarowe i pociągi pasażerskie. Coś pięknego. Przed nami tarcza ostrzegawcza, świecąca się na zielono i na pomarańczowo. Oznacza to, że następny semafor jest na prędkość 40 km na godzinę. Nie zapomnijmy potwierdzić i zacznijmy hamować. Następny semafor możemy minąć z prędkością 40 na godzinę. Siedemdziesiąt minęliśmy, jest to krytyczny moment ze względu na to, że 70 jest naszą prędkością kontrolną. Jeżeli byśmy nie wyhamowali do tej prędkości, dostalibyśmy nagłe hamowanie. Chyba trochę za mocno przyhamowałem. Spróbujmy to jeszcze złapać, żebyśmy się nie zatrzymali. Nie bardzo chcę się tutaj zatrzymywać. No, zatrzymamy się. Jak już wspomniałem, za mocno przyhamowane, za dużo powietrza było wpuszczone w przewody. My się mieliśmy w zasadzie zatrzymać na następnym semaforze, bo ja już tu widzę, że następny semafor jest na stój. Ale żaden problem. Wszystko jest jeszcze jest wszystko opanowane. Czasami mi się zdarza hamulec za długo i za mocno zaciągnąć. No. I zatrzymujemy się w miejscu, gdzie nie chcemy i nie powinniśmy. Górny semafor mówi nam zielone i pomarańczowe. Przejazd z maksymalną prędkością 40 na godzinę. Pod spodem tarcza ostrzegawcza świecąca się na dwa pomarańczowe. Musimy to potwierdzić. Magnes 1000 Hz się zaświecił, bardzo dobrze. Dwa pomarańczowe światła mówią nam o tym, że kolejny semafor jest na stój. Kolejny semafor świeci się na czerwono i nie wolno nam go przejść. Tu jest zapowiedź ograniczenia prędkości, ale to ograniczenie prędkości nas totalnie nie interesuje. Nie dotyczy nas to ograniczenie prędkości. Ograniczenie prędkości
wyświetlane przez semafory jest o wiele bardziej ważniejsze niż to, co jest na plakach w tył. Semafor manewrowy jest, świeci się na biało, możemy przejechać. I tarcza ostrzegawcza tutaj jest jeszcze raz, którą też należy potwierdzić. Która też mówi o tym, że następny semafor świeci się na czerwono. Słuchajcie, tutaj nasza jazda dobiega końca. Ja się z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego filmiku. Jeżeli mieliście tyle samo frajdy z przejazdu co ja, zapraszam do lajkowania i zasubskrybowania mojego kanału. Zapraszam do komentowania. Na każdy komentarz na 100% odpowiem. Także zapraszam do wspólnych rozmów, takich kolejowych, dotyczących gry i nie tylko. Cieszę się na każdy wasz komentarz. Zacznijmy tu pomału hamować, żeby zaraz nie było, że przeskoczę semafor. Chcę wyhamować i tak do 25, bo tutaj leży, tu leży magnes 500 Hz, który się zaświeci tutaj. Tak jest. Teraz nie wolno nam jechać szybciej niż 25 na godzinę. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.